Dobry wieczór Państwu. Słyszycie Państwo sygnał? Zaczynamy scenę talentów po raz chyba 7 czy 8. Jak Państwo wiedzą, polska młodzież jest bardzo zdolna i dzisiaj mamy aż 3 cudownych, młodych, ślicznych, zdolnych ludzi. Odwiedziły nas dzisiaj Wadowice i z Wadowic będzie para, para w życiu prywatnym, młodzi ludzie, Izabela Snażyk i Rafał Bąk. Bardzo proszę na scenę. Iza w tym roku zrobiła maturę i zdaje egzamin, nie zgadniecie Państwo, na jaką uczelnię? Na AGH, na informatykę. Natomiast Rafał już jest inżynierem, informatykiem i zdaje egzamin do szkoły muzycznej, czyli na Uniwersytet Muzyczny w Katowicach. Trzymamy mocno kciuki. Iza pisze, śpiewa, pisze wiersze, pisze piosenki, śpiewa, gra na pianinie i towarzyszy jej Rafał, który gra na puzonie. Wykona dzisiaj 2 utwory. Będzie to Dumka 1940 i Walc Nowy. Prosimy bardzo. Nasze miejsce, wołam Cię, teraz przyjdź, za rękę chwyć, zatańcz ze mną walca, raz na dwa, na trzy, przyjdź, porwij mnie, tylko Ciebie chcę, przyjdź. Za 2 dni na Ikara skrzydłach w nocy do nieba. Stare niebo, 1000 gwiazd, stary świat, księżyca blask, wino białe, wiatr. Nic już nie potrzeba, więc przyjdź, za rękę chwyć, zatańcz ze mną walca. Na raz, na dwa, na trzy przyjdź, porwij mnie, tylko Ciebie chcę przyjdź. Czy widzą świt, więc dusza chce biec. Teraz przyjdź, za rękę chwyć, zatańcz ze mną walca. Na raz, na dwa, na trzy przyjdź, porwij mnie, tylko Ciebie chcę.
bądź ze mną walca. Raz i dwa i trzy i przejdź. Porwij mnie, tylko ciebie, tylko ciebie, tylko ciebie chcę. Wrócisz znów.
Pięknie, pięknie. Burza oklasków, proszę Państwa. Młodość, miłość, uroda i talent. To są atrybuty naszych dzisiejszych wspaniałych gości sceny talentu. Poproszę Was tutaj na chwileczkę. Wydaje mi się, że zasilisz piwnicę pod baranami, może jakiś inny kabaret. Piękna muzyka, bardzo romantyczna, miłe słowa i słowa o miłości. Widać w Was miłość i życzymy Wam wszystkiego najlepszego. A jutro Rafał rano ma egzamin wstępny do Akademii Muzycznej. Na Puzon, tak, będzie zdawał egzamin. Myślę, że będziemy trzymać mocno kciuki. Nie wiem, co się życzy w takiej sytuacji. Wyciągnąć rurę. No właśnie, a tutaj jest fachowiec. Pan Andrzej Płączyński zna się na wszystkich instrumentach. Pięknie dziękujemy, życzymy miłości wielkiej, życzymy talentu takiego dużego, jak macie. Działajcie, kochajcie się, twórzcie i rozmnażajcie się. Dziękuję bardzo. No a teraz, proszę Państwa, trzeci talent dzisiejszego wieczoru. To Was zaskoczę. To znaczy nie zaskoczę pewnie, bo w programie jest nazwisko, jest instrument, na którym będzie grał młody, super facet Dawid Rydz, którego za chwileczkę poproszę, będzie grał, proszę Państwa, na akordeonie. To jest instrument, który na mnie robi, nie wiem jak na Państwa, nieprawdopodobne wrażenie. Wypytamy go dokładnie, ile tych guziczków jest z każdej strony, ile klawiszy, jak to się robi, ile to waży, ale na razie poproszę go na scenę. Prosimy. Ile waży ten instrument, który nosisz? 18 kilogramów nosi w tej chwili. Będzie grał. Słuchałam go na próbie. I proszę Państwa, zagra nam Mendelssohna. Tak, to będzie skerco, suita ze snu nocy letniej Mendelssohna. A potem zrobimy mu chwilkę przerwy, żeby mógł odpocząć, bo przecież te paluszki i te mięśnie muszą pracować. Porozmawiamy sobie na temat jego kariery, jego talentu, bo jest to talent nieprawdopodobny, polecony przez samego rektora Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. I no, niech pokaże, co potrafi. Prosimy. Thank you.
Ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa próbował kiedyś grać na takim instrumencie, mało że ciężkie, to jeszcze ma całą masę guziczków. Ile guziczków masz na jednej stronie? Teraz słychać mnie teraz, tak? A, bardzo dobrze. Więc tak, akordeon dzieli się jakby na dwa systemy, prawy, lewy. W prawym systemie mamy guzików 106, w lewym systemie mamy guzików 120. Plus 58 po zrobieniu tego. 106, 120 i jeszcze coś tam zrobi. Ile wtedy wychodzi? 178. To niewiele. A poza tym rozciąga się to i to też waży. To też czujesz pewnie, nie wiem, czy chodzisz na siłownię, czy to już jest zbędne. To jest siłownia. To jest siłownia, nie musi tracić czas na chodzenie do siłowni. Skąd u ciebie akordeon? Chłopcy na ogół grają na gitarze, jakieś klawisze, ale akordeon to rzadkość. Spadek rodzinny, że tak powiem, tak jakby tata jest nauczycielem gry na akordeonie i tak w sumie z tego się wziął. Miałem grać na skrzypcach, stwierdziłem, że jest to bardzo ładny instrument, ale nie dla mnie, także po prostu wolę na akordeonie. Wyniósł z domu po prostu. Tata gra, tata uczy, no to czego miał się nauczyć? Nauczył się grać na akordeonie. Jest studentem Warszawskiej Akademii Muzycznej u profesora Klaudiusza Barana i doktora habilitowanego Grzonki. Rafała Grzonki. Polecono mi go, bo powiedzieli, że jest to talent nieprawdopodobny. Duże brawa, proszę Państwa. Jeszcze o nim usłyszymy nie raz. Jak już będziesz wielki, będziesz jeździł po całym świecie, przyjedziesz do nas i dasz nam jakiś mały koncert. Jesteś ze Szczecina. Kończysz studia i co dalej? No teraz właśnie może będę absolwentem pierwszego stopnia studiów w Warszawie. Chciałbym zdać teraz na magistra również do Warszawy, a później na studia podyplomowe za granicę. A w którym kierunku? Do Kopenhagi. Czy w Kopenhadze jest dużo akordeonistów, stąd ten kierunek? Czy to jest jakiś sławny nauczyciel, jakiś wydział bardzo sławny, jeśli chodzi o akordeon? Ośrodek jest bardzo podobny jak w Warszawie, bo tutaj nie chodzi o mnie, tylko też o innych moich kolegów akordeonistów. Jednak w Polsce akordeon jest na bardzo silnym poziomie. Ale również w Kopenhadze jest profesor, który jakby jest specjalistą od muzyki nowej, napisanej na akordeon.
I to właśnie do niego chciałbym się udać, żeby móc poznać nową literaturę i nauczyć się też czegoś nowego. Jeśli możemy ci w czymś pomóc, to powiedz, bo 1000 osób na sali, zawsze ktoś ma jakieś znajomości, konesanse. Także ukłon w kierunku państwa. No młodemu trzeba pomóc. Mało, że zdolny, sympatyczny, ładny, miły, przyszedł z piękną dziewczyną. Kochają się ci młodzi, kochają i bardzo dobrze. A powiedz mi, czy z tego utrzymasz rodzinę, jak założysz? Z tego grania na akordeonie? Bo orkiestra symfoniczna w zasadzie nie ma akordeonu, nie widziałam. No może jakieś mniejsze grupy muzyczne, zespoły. Teraz tak, na przestrzeni, bo to jest trochę taka krótka historia, że akordeon na przestrzeni ostatnich 10-20 lat bardzo się rozwinął, więc... A, nie słychać mnie? Na skutek leży, jak to jest przewodowy, po prawej stronie mamy. Po prawej stronie na stole. Za zającem. To jest kotek. Poza włączone. Głośno. Więc tak, jeżeli chodzi o akordeon, jest to instrument, który na przestrzeni ostatnich 20 lat bardzo się rozwinął. Jest to wręcz instrument nie najczęściej, ale bardzo często używany przez grono młodych kompozytorów, może nawet nie młodych, wszystkich kompozytorów. Przykładowo jest taki festiwal, jeden z najważniejszych, Warszawska Jesień. I właśnie teraz we wrześniu się odbędzie kolejna edycja i właśnie na koncercie inauguracyjnym wystąpi właśnie duet akordeonowy z orkiestrą. Właśnie tutaj dwóch akordeonistów z Akademii Muzycznej w Łodzi, dwóch panów wykładowców będą występować, przepraszam, nie pamiętam jaki utwór, proszę mi wybaczyć, ale to jest jeden z dowodów właśnie na to, że akordeon jest instrumentem z bardzo mocną pozycją i jego pozycja jakby się wzmacnia, bo jednak Warszawska Jesień to jest taki wyznacznik naprawdę topowego poziomu, można powiedzieć. No jak się dobrze gra na akordeonie głośno, to właściwie można zastąpić takim instrumentem niemalże całą orkiestrę. No tak, no przykładowo właśnie to scherzo, które teraz wykonywałem Feliksa Mendelssohna, jest to transkrypcja, bo ogólnie w oryginale ten utwór jest napisany na orkiestrę w ogóle symfoniczną i został on transkrybowany przez Sergeja Rachmaninowa. Ale ja też widziałam takie akordeony, podejrzewam, że się inaczej nazywają, które z jednej strony mają klawisze, a z drugiej te guziczki. A u ciebie wszędzie są guziczki. Czy to preferencja jakaś taka guziczkowa, czy to... Akordeon guzikowy, a ten z klawiszem to jest akordeon klawiszowy. A, no. Taka różnica, nie różnią się brzmieniem ani nic innego. Całe życie człowiek się uczy, no fantastycznie. Ale jeszcze kiedyś były nożne, bo wiem, że jak wymyślono akordeon, to były nożne. Fizharmonie, tak zwane. Fizharmonie. Kiedyś tu mieliśmy występ zresztą pani, która mało, że grała rękami na dwóch poziomach, to jeszcze nogami biegała po tych klawiszach. Tak, bo to jest jakby właśnie... A, no to właśnie, bo to jest też inny rodzaj, że właśnie... Zastępuje to, co ty wykonujesz ręcznie. Mhm. No dobrze, no to życzymy ci szczęścia, miłości, powodzenia. Dziękuję miłych bardzo. Ludzi po drodze. No, kontaktów, proszę państwa, kłaniam się raz jeszcze. No, a teraz zagrasz nam, ja tu musiałam sobie napisać, bo to taki trudny tytuł, utwór Anatolija Kusiakowa, sonata numer 6, pod tytułem Klatki i witraże świętego Pawła w Münster, część druga. Prosimy. Thank you.
Brawo, brawo, brawo. Pokazał swój talent. Zmęczyłeś się? Trochę się zmęczył, ale mówi, że prawie codziennie koncertuje. Prawda, że zdolny? Aplauz, proszę Państwa. Polecam wszystkim. Jeszcze go będziemy u siebie na pewno gościć. Jeszcze raz zapamiętajcie Państwo nazwisko. Dawid Rydz, akordeon.